Więc, działo się to bardzo dawno temu. Ja miałam jakieś 9 albo 10 lat, siostra o rok mniej, i byłyśmy sobie akurat na koloniach, o których mówiłam w filmie o wakacjach nad morzem. Jakby co to spokojnie, to były akurat te rolnicze kolonie, a nie te pewne, konkretne, które miały miejsce kilka lat później. Było tam ogólnie dość fajnie. Oprócz chodzenia nad morze, organizatorzy organizowali nam często również jakieś wycieczki w różne miejsca. Tego akurat dnia miała się odbyć wycieczka do jakiejś bazy wojskowej, do ogólnie jakiegoś wojskowego miejsca. Nie pamiętam co to dokładnie było. To miejsce było dość daleko i samo dojechanie do niego zajmowało dość sporo czasu, więc z tego powodu tego dnia musieliśmy wstać trochę wcześniej niż zwykle. No to wstaliśmy, idziemy na śniadanie, a na śniadanie były akurat płatki. Jakieś dziwne płatki. W sensie, że nie jakieś dziwne płatki, nie wiadomo jakiego typu, którego nikt nie zna. To były takie normalne, typowe płatki, które większość ludzi zjada na śniadanie. Jak zaczęliśmy jeść, to wyczuliśmy, że coś się z nimi nie tak. Smakowało jakoś inaczej niż zwykle. Nie w tym sensie, że nie dało się ich kompletnie jeść, lub że były obrzydliwe. Nie, smakowały w porządku, że tak powiem. Po prostu jakoś inaczej, tak nietypowo. Co było z nimi nie tak? Do tej pory nie wiem. Ale po zjedzeniu śniadania poszliśmy do autobusu, pojechaliśmy i po kilkunastu minutach jazdy potwierdziło się, że coś jednak było z nimi nie tak. Takie sytuacje podczas wcześniejszych wycieczek się nie działy, ale podczas akurat tej, kilku osobom zrobiło się niedobrze. Jedna osoba zwymiotowała, a jeszcze inna zemdlała, i z tego powodu musieliśmy zrobić krótki postój. Ten postój trwał kilka minut, podczas niego panie wyszły z tą osobą, która zędlała na dwór i próbowała ją ocucić. Potem jak już było wszystko z nią w porządku, wrócili do autobusu i pojechaliśmy dalej. Dosiadła się do nas w jakimś mieście jeszcze jakaś dodatkowa pani przewodniczka i tak jedziemy. Podczas tej jazdy zaczęło się wszystkim robić coraz lepiej. Wszystkim oprócz mnie. Tak, byłam jedną z osób pokrzywdzonych przez to śniadanie. U mnie to się pojawiło trochę później niż u wszystkich innych, ale zaczął mnie wtedy boleć brzuch i tak mnie trochę zwierało na wymioty. Jak już zajechaliśmy, to byłam jedyną osobą, której nadal coś się działo. Więc z tego powodu panie ustaliły, że powinny zabrać mnie od tej całej wycieczki i zaprowadzić w jakieś osobne miejsce, żebym mogła trochę odpocząć i żeby mi się polepszyło. Miejsce, w które mnie zabrały, znajdowało się pod jakimś drzewem. W cieniu tego drzewa był stolik i tam obok niego dwa krzesła. Jedna pani została ze mną, a druga poszła nie pamiętam gdzie. Usiadłyśmy sobie na tych krzesłach i relaksowałyśmy się. Tego dnia było dość ciepło, a sporo rzeczy do zwiedzania, po których oprowadzana była wycieczka, znajdowało się na dworze. Wycieczka sobie chodziła w pełnym słońcu, od jednego punktu do drugiego, a my siedziałyśmy sobie pod drzewkiem, relaksowałyśmy się. Tamta pani czytała jakąś książkę, ja siedziałam z napojem. Lekki wiaterek, wszystko w cieniu. Było wprost idealnie. Podczas tego siedzenia zrobiło mi się lepiej, ale temat tego, czy się lepiej czuję i czy powinnam wrócić do wycieczki, nie był poruszany przez żadną z nas. Pani było tam przyjemnie, mi było tam przyjemnie. Po co dołączać do wycieczki, skoro jest nam tak dobrze? Nie żeby wycieczka była zła. Ta wycieczka była naprawdę w porządku z tego, co słyszałam. Ale ile razy w życiu zdarzają się takie sytuacje, jak mi tutaj? Niedaleko miejsca, w którym siedziałyśmy, ale też nie jakoś bardzo blisko, na wprost od nas znajdowało się coś w stylu zejścia pod ziemię. Cały teren, widoczny z naszej perspektywy, to była trawa, kilka drzew oraz to zejście, które początkowo nie wiedziałyśmy, czym jest. Po jakimś czasie siedzenia, widzimy całą tę wycieczkę. Podeszła do tego bunkra, czy cokolwiek to to było, i tam zagląda. Osoby zaczynają tam wchodzić. O ten szczegół musiałam się dopytać siostry, ale z tego, co ona powiedziała, to w tym miejscu nie był żaden bunkier czy coś w tym stylu. Tam były po prostu kible. Takie mega stare, śmierdzące, zakurzone kible, które widać było, że przez długi czas nikt nie czyścił. Wycieczkę po tym miejscu oprowadzało dwoje przewodników. Pierwsza to była ta pani, która się dosiadła do nas wtedy w autobusie, a drugi to był taki... Typowy wojskowy na wysokim stanowisku, taki wpisujący się trochę w ten stereotyp, że zawsze się na wszystko drze i zawsze jest na coś zdenerwowany. Jak już wszyscy tam byli, zobaczyli ten kibel i wyszli, to wtedy ten wojskowy zaczął mówić do nich coś w rodzaju. Widzieliście to? Tak. Jak będziecie się źle zachowywać, to przyprowadzę was tutaj i będziecie czyścić te kible. Ja nawet nie żartuję! Jesteście na terenie wojskowym i obowiązują was takie same zasady jak wszystkich innych! Widziałam to, jak on na nich krzyczał na własne oczy, siedząc na tym moim krzesełku. I miałam wtedy w głowie dwie myśli. Pierwsza to wow, ale fajnie, że z nimi nie jestem tam i się nikt na mnie nie drze. A druga to była taka, że mam naprawdę bardzo ciekawą rozrywkę z tego miejsca. Potem, jak ten wojskowy przewodnik trochę na nich nakrzyczał, oni poszli dalej i całkowicie zniknęli z mojego pola widzenia. Trochę szkoda, że sobie poszli, bo nie miałam na co patrzeć, ale i tak w tym miejscu było bardzo przyjemnie. Wróciłyśmy do naszego relaksowania się, ale po jakimś czasie widzimy, że od strony, w którą poszła wycieczka, idzie ten wojskowy przewodnik. Ale co ciekawe, nie był on sam. Szły z nim jeszcze cztery osoby: dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. To nie były żadne dzieci w moim wtedy wieku, tylko widać było, że jakieś nastolatki, tak gdzieś około może 13 lat. Okazało się, że ten facet nie żartował. Ten tekst o tym, że będą czyścić kible, gdy coś przeskrobią, nie był tylko po to, żeby wystraszyć dzieciaki, żeby dobrze się zachowywały. To było na serio. Zatrzymali się przy tym miejscu, o którym wcześniej mówiłam. Przewodnik do nich mówi w taki typowo wojskowy sposób o tym, że to jest kara i tak dalej. Po czym powiedział coś w stylu: Masz to, ty to, ty to, czyścić kible! I oni tam wchodzą i muszą też kible czyścić. Z mojej perspektywy było widać tylko tego przewodnika, który stoi na dworze, patrzy się tam na nich, jak oni są w środku i co jakiś czas tam na nich krzyczy: Czyści się kible! Ale co oni musieli przeskrobać, żeby znaleźć się w takiej pozycji? Więc tutaj polegam na tym, co siostra mówiła, bo mnie tam z nimi nie było. Ale z tego co słyszałam, to wyglądało to tak. Po tym jak oni zniknęli z mojego pola widzenia, to zwiedzili jeszcze kilka innych miejsc. W pewnym momencie wycieczka podeszła pod jakieś inne miejsce, które musieli oni wejść, coś w stylu tego kibla, że też chyba tak jakieś zejście. Albo jakiś schron, albo coś takiego. Siostra nie pamiętała, co to dokładnie było. No to te cztery osoby weszły jako pierwsze, a potem tak zaczęły panicznie krzyczeć na całe gardło. Jakby czegoś się przestraszyli, jakby napotkali tam na jakieś nie wiadomo co. Nie mam pojęcia, jak zareagowała reszta wycieczki, ale jedyne, czego jestem pewna, to to, że temu wojskowemu przewodnikowi nie przypadł ten żarcik do gustu. Przez resztę tej wycieczki siedziałam sobie na tym krzesełku z tą panią i obserwowałam sobie, jak ten wojskowy krzyczy na nich, żeby oni czyścili kible. Ja zapamiętałam tę wycieczkę jako ciekawą chwilę relaksu. A wszyscy inni, jako dzień, w którym kilka osób otruło się śniadaniem, ciekawą wycieczkę do wojska oraz ważną lekcję życiową, która brzmi: Wojskowi często nie żartują, gdy mówią, żebyśmy się dobrze zachowywali. Koniec. Dziękuję moim patronom, których macie o tutaj. Ale oprócz tego mam jeszcze inną ciekawą informację: Mam nowy kanał, mam nowy kanał, ale właściwie tak w połowie mam, bo drugą połowę ma ten typ. Tak, pamiętacie kebaba? Tego typa, z którym się spotkałam w Warszawie? No to razem postanowiliśmy zrobić sobie kanał. Tak, ten kanał nazywa się Kpina. Polega mniej więcej na tym, że wyśmiewamy wszystko, co się tylko nawinie. Już wyśmiewaliśmy teorie spiskowe oraz bumerskie memy. Będzie jeszcze tego więcej i na poważnie to są jedne z najzabawniejszych odcinków, jakie w życiu robiliśmy. Więc jeżeli lubicie nasz content, albo po prostu chcielibyście mieć go więcej oraz częściej, zobaczcie, co tam się znajduje, zasubskrybujcie czy coś tam, jak tam sobie chcecie. Na tę chwilę są tam dopiero dwa filmy, ale będzie jeszcze tego o wiele, wiele więcej. No dobra, to tyle tego odcinka.